Kolejny raz sejmik województwa podlaskiego zatwierdził finansowe wsparcie dla podlaskich gmin i powiatów. Potok pieniędzy popłynął do 119 gmin i powiatów. Wartość pomocy jest duża, to niemal 61 milionów złotych. Na liście beneficjentów znalazły się również jednostki samorządowe Suwalszczyzny, Między m.in. Augustów, do którego popłynie dodatkowe pół miliona złotych na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 o halę sportową. 400 tysięcy uzyskał krasnopol na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Murowany Most i Rudawka. 700 tysięcy pójdzie na wsparcie przebudowy dróg gminnych w gminie Giby. Z 200 tysięczną pomocą w Sejnyńskim Ośrodku Kultury pojawi się winda, wyposażenie oraz specjalna podłoga do sali tanecznej. 800 tysięcy trafi do Sejnyńskiego szpitala na wydatki związane z remontem i wyposażeniem kuchni. W Puńsku pojawi się nowa nawierzchnia w sali sportowej. Powiat Suwalski przebuduje drogę w Przerośli. Gmina Rutka-Tartak dołoży z przyznanych środków aż 300 tysięcy do zakupu autobusu szkolnego, a gmina Szypliszki taką samą kwotę przeznaczy na zakup koparko-ładowarki. Miasto Suwałki dostało aż milion. Te pieniądze wspomogą zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście. Mając w pamięci choćby ostatnią zimę, to bardzo potrzebny wydatek. Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów to autorski pomysł podlaskiego samorządu. Funkcjonuje od 2021 roku. Od pierwszej edycji dofinansowanie w łącznej wysokości prawie 108 milionów złotych przyznano na realizację blisko 200 projektów. To największe jak dotychczas pieniądze przeznaczone dla mniejszych samorządów i jesteśmy usatysfakcjonowani, że to wsparcie zyskało akceptację radnych, uważa marszałek Artur Kosicki. Jak mówi, zdajemy sobie sprawę, że aby cały region rozwijał się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, musimy wspierać te samorządy, których budżety nie zawsze są gotowe udźwignąć potrzebne przedsięwzięcia.